Mam problem. Dwa tygodnie temu mój dziadek czekał na skomplikowaną operację. Był bardzo osłabiony i lekarze dawali niewielkie szanse na to, że operacja się powiedzie. Wszedłem na kilka grup i forów katolickich i opisałem swoją sytuację. Odzew był ogromny, masa ludzi odpowiedziała, że będzie się modlić o jego powrót do zdrowia, wzmocnienie i siłę. Sporo ludzi dodało, że zamówią intencje szalne w swoich kościołach. Pan Bóg wysłuchał modlitw i uratował mojego dziadka. Operacja się udała. Wróciliśmy do domu, wiedząc, że będziemy musieli się nim opiekować przez jakiś czas. Okazało się to jednak zbędne. Dziadek w szybkim tempie przybierał kilogramów i wracał do sił. Problem zaczął się tydzień temu. Choć przez całe życie dziadek był niższy ode mnie, teraz zauważyłem, że jesteśmy równego wzrostu. Gdy zacząłem mu się przyglądać, dotarło też do mnie, że jego biceps robi się coraz większy. On z kolei podszedł do lodówki, która zacinała się przy otwieraniu. Zdenerwowany, wyrwał drzwiczki i rzucił je w głąb domu. Gdy przerażony spytałem, co on robi, po prostu popchnął mnie na ścianę. Przez dwa dni udawałem, że nie wiem, co się stało z drzwiczkami, i o tym myślałem. W końcu opowiedziałem o tym rodzicom. Razem z ojcem i bratem poszliśmy do dziadka wyjaśnić tę sprawę. Wpadł w furię, rzucił się na nas i wszystkich nas pobił. Sprawdziłem w internecie i okazało się, że ludzie nadal się za niego modlą, bo został wpisany na jakieś listy intencyjne. Prosiłem, by przestali, bo sprawy wymknęły się spod kontroli, ale uznali mnie za trola i pousuwali moje posty. Do tego póki co nie wszystkie mrzewy jego intencji się odbyły. Część dopiero jeszcze będzie miała miejsce. Co robić, gdy go ostatnio widziałem przez okno? Dziadek miał już dwa metry wzrostu. Ma 97 lat i terroryzuje całą naszą rodzinę. Pomóżcie!